Zaczniemy od audycji, która na antenie Trójki pojawiła się 14 stycznia 1974 roku o godzinie 20:15. To był poniedziałek. Żeby jeszcze dokładniej wprowadzić Państwa w klimat tamtych dni, ja przygotowałem sobie taką ściągawkę. Mam kilka cytatów z Trybuny Ludu z 14 stycznia 1974 roku. I to nam może przypomni, a naszym młodszym słuchaczom uświadomi, co to był za dzień, jakie to były dni, styczeń 1974 roku. A zatem na pierwszej stronie Trybuna Ludu pisała: na szosach wciąż ślisko, drogowcy w akcji. Ponad 3000 robotników pracowało 13 bieżącego miesiąca nad usuwaniem śniegu z dróg. Zmobilizowano sprzęt mechaniczny, 1850 piaskarek, rozsypywaczy rolniczych oraz pługów odśnieżnych. W budowanej walcowni blach grubych w hucie imienia Bieruta w Częstochowie rozpoczęto już rozruch urządzeń. Bogata oferta Kasprzaka pod znakiem stereofonii. Zwiększy się podaż poszukiwanych magnetofonów stołowych ZK-240 i ZK-246. Są to własne, nowoczesne konstrukcje wyższej klasy. Nowością będzie magnetofon ZK-147 monofoniczny z tranzystorowym wzmacniaczem. Wiadomość z kolumny sportowej. Nart pod dostatkiem. Brakuje butów z łyżwami. Wiadomości zagraniczne. Nacjonalizacja koncernów naftowych w Ludowej Republice Konga. Zdaniem wielu ekspertów położenie ekonomiczne Austrii dzięki prowadzonej przez ten kraj polityce neutralności jest pomyślniejsze niż szeregu innych krajów Europy Zachodniej. Nikt jednak w Austrii nie oczekuje, że podalpejska republika okaże się jedynym państwem, które ominą zaburzenia wstrząsające obecnie gospodarką krajów kapitalistycznych. W odpowiedzi na uchwałę KC KPZR masowy udział społeczeństwa radzieckiego w socjalistycznym współzawodnictwie pracy. To wszystko w Trybunie Ludu 14 stycznia 1974. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że 14 stycznia 1974 roku program telewizyjny rozpoczął się o 16:40 programem W kolorze dla dzieci Zwierzyniec. Było telewizyjne technikum rolnicze. O godzinie 20:15 Teatr Telewizji Uciekła mi przepióreczka. W programie trzecim natomiast 14 stycznia 1974 roku o godzinie 8:05 program Mój magnetofon, o 5:05 jeszcze wcześniej Hej, dzień się budzi, o 19:35 muzyczna poczta UKF-u. W kinach grano W pustyni i w puszczy, West Side Story, Francuski łącznik, Kabaret. A o godzinie 20:15 na antenie Trójki, przepraszam, pojawiła się audycja 60 minut na godzinę, ten odcinek. Sześćdziesiąty minuty na godzinę. Nasz coponiedziałkowy magazyn, a w nim felieton, słuchowi, ska piosen, kij wiersze, rysunki. Tak, dalej. Dewizą magazynu 60 minut na godzinę jest szybkość i precyzja przy całkowitym braku koncepcji ogólnej. Ale 60 minut na godzinę nas nie zadawala. Postaramy się uruchomić ukryte rezerwy drzemiące w nas samych i dzięki ciągłemu ulepszaniu techniki emisji dojść do 65 minut na godzinę, a może nawet 70. Oczywiście nie przekroczymy 80 na godzinę ze względu na obowiązujące w całym kraju ograniczenie szybkości maksymalnej. Jesteśmy gotowi już od 5 minut. Studio zamiecione, pokoje redakcyjne przewietrzone, przy magnetofonach, mikrofonach i telefonach zastygli w napięciu zasłużeni pracownicy magazynu 60 minut na godzinę, sprawne dłonie zaciśnięte na przyciskach, transformatorach, wajchach i wichajstrach. Czujne oczy redaktora dyżurnego wpatrzone w skalę, podziałki, chronometry, manometry, metry i sekundy. Mógłbym opowiadać Państwu dalej, jak bardzo jesteśmy gotowi, ale zabrałoby nam to dalsze cenne minuty, a te, które już przeleciały bezpowrotnie, postaramy się jeszcze nadgonić. Przed nami 50
58 minut magazynu 60 minut na godzinę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobry wieczór. Informacje ogólne. Mamy dziś poniedziałek, 14 listopada 1974 roku. Słońce wzeszło o świcie, zaszło o zachodzie. Imieniny obchodzą Felix i Hilary. Serdeczne życzenia imieninowe składamy panu Feliksowi Topolskiemu, artyście, oraz Edmundowi Hilaremu, pierwszemu człowiekowi, który wdrapał się na najwyższy szczyt świata, Mont Everest, a następnie przydepnął go nieco. Dla wszystkich solenizantów stosowna piosenka. Felix Dankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na... Wystarczy, dziękuję, dziękuję. W dbałości o tempo programu następne piosenki będziemy również streszczać lub skracać. I tak kolejna pozycja z cyklu Szlagiery sprzed lat, piosenka Everybody Loves Somebody Sometimes w wykonaniu Dean Martina. Artysta stwierdza, że każdy kogoś kiedyś kocha. Jedziemy dalej, łączymy się z Wrocławiem. Halo? Halo, Wrocław? Głos ma Jan Kaczmarek. Jeśli mówimy litr, pół litra, że tu już nie wspomnę o słowie ćwiartka, to od razu każdy wie, o co chodzi. I na tej zasadzie prawdopodobnie państwo słuchacze mają w tej chwili dokładnie to samo na myśli, co ja. Słowo litr, czy też zbitka słowna pół litra, to typowe dziś przykłady czystej aluzji w języku polskim. Słowo czysta zresztą też. Natomiast ćwiartka to zaszła aż tak daleko, że może być przykładem tak zwanego archaizmu humorystycznego. Archaizmu, który śmieszy na zasadzie skojarzenia z epoką, kiedy było słowem powszechnego użytku. Ćwiartka mianowicie jako określenie pojemności lub też w muzyce określenie wartości nuty. Młodocianym słuchaczom możemy przypomnieć, że chodzi tu o 1/4 litra. Po prostu się zdezaktualizowało. Nie jest dzisiaj stosowany dla określenia pojemności z tej przyczyny, że pewne zjawiska poszły w sensie ilościowym tak mocno do przodu, że do ich określenia stosuje się jednostki większe i przez to w tym przypadku praktyczniejsze. Ćwiartka należy do tej przebrzmiałej grupy określeń, co trójpolówka, wieczornica czy Marysia traktorzystka. Świat idzie do przodu i to, co było kiedyś naturalne, dzisiaj jest po prostu śmieszne. Nasza przewaga nad czasami minionymi ujawnia się choćby w tym, że my sobie zdajemy sprawę z działania tych mechanizmów. Nowoczesność polega na myślowym wyprzedzaniu czasu teraźniejszego i już dziś zdajemy sobie sprawę z faktu, że słowo litr, na razie czysta aluzja współczesna, będzie kiedyś, tak jak w tej chwili słowo ćwiartka, humorystycznym archaizmem. Zastąpi je słowo nowe, będzie to może słowo galon, czy antałek, czy może też słowo hektolitr, choć tak daleko bym się w tych sprawach futurologicznych nie posuwał. I tak trzeba i słusznie, że nasz przemysł szklany nie produkuje butelek ćwierćlitrowych. One wyszły z użycia, po prostu naturalnym prawem życia odpadły. A hodowlę rozwijamy nadal, a chemia wymyśla nowe cuda. I nie będę tu chyba fałszywym prorokiem, jeżeli powiem, że nadejdzie czas, gdy zaszczeka w nocy nasz domowy pies, gdy przebudzimy się przypadkowo o 4 nad ranem i usłyszymy znajomy łoskot wtaczanych pod nasze drzwi antałków. Tak, tak, bo to i stan usług pójdzie do przodu, a więc usłyszymy znajomy łoskot wtaczanych pod nasze drzwi w czasie naszego snu przez specjalnie przeszkolonych dostarczycieli wtaczanych antałków, a nie litrowych czy półlitrowych butelek mleka. Tu ponownie Warszawa, studio centralne magazynu 60 minut na godzinę. Przed mikrofonem redaktor dyżurny. Połączenie się z Wrocławiem poszło nam wspaniale. Niestety znacznie trudniej jest nam połączyć się z gniazdowem powiat Łochów z uwagi na brak odpowiedniej linii telefonicznej lub stałej trakcji konnej. Zmuszeni jesteśmy skorzystać z usług naszego reportera. Halo, wóz transmisyjny, jesteście na antenie. Halo, halo,
tu wasz reporter. Dobry wieczór państwu. Znajduję się w tej chwili na szosie trzeciej kolejności odśnieżania Wyszków Łochów, województwo warszawskie. No, szosa jak dotąd przejezdna, pruszy lekki śnieżek. Za kilka minut mam nadzieję dotrzeć na miejsce. To jest do Gniazdowa nad Liwcem, gdzie zaszyty wśród lasów mazowieckich pracuje nad kolejnymi rysunkami pan Szymon Kobyliński. Minęliśmy most na Liwcu. Liwiec wije się malowniczo. Panie kierowco, skręcamy w prawo, już! Przepraszam pana kierowcę, przepraszam państwa, to co uważałem za drogę o szóstej kolejności odśnieżania okazało się, no, polem o 16 co najmniej kolejności odśnieżania. Muszę wysiąść i popchać. Do usłyszenia! Do chwili uzyskania połączenia prosimy posłuchać muzyki. Halo, tu ponownie na antenie wasz reporter. Już jesteśmy z powrotem na drodze do Gniazdowa, już tylko 2 kilometry. Przepraszam, jestem nieco zdyszany, ale wyciąganie samochodu z rogu to nie jest prosta sprawa. Ciągle się zastanawiam, dlaczego właściwie jedziemy do Kobylińskiego. Kobyliński mógł sam przyjechać do studia. Co to właściwie za pomysł, żeby w programie radiowym nadawać rysunki? Redakcja chyba się pomyliła, chociaż taki dziwaczny pomysł to właśnie rzecz bardzo prawdopodobna w tej pomylonej redakcji. Przepraszam, bardzo przepraszam, słyszę w słuchawkach, tak, że mówi do mnie coś redaktor dyżurny. Halo, tu ponownie wasz reporter, więc jak już mówiłem, nasza redakcja wpadła na znakomity pomysł, aby w każdym magazynie nadawać, no, jeden rysunek Szymona Kobylińskiego. Już dojeżdżamy do pracowni pana Szymona, brama gościnnie otwarta, podjazd pod pracownię wygląda na pierwszą kolejność odśnieżania. Widocznie pan Szymon, no, odśnieżał prywatnie. Oddaję głos znakomitemu rysownikowi. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj sobie narysuję króla takiego dużego. Tu będzie miał koronę, tu będzie uszko, nosek, broda. Oczywiście do spojrzenia w lusterko, jak broda tak powinna wyglądać. Duże rękawy, idzie sobie król. Na ramionach ma narzucony płaszcz gronostajowy, płaszcz długi, płaszcz potężny. No nie wypada, żeby się ciągnął po ziemi. Wobec tego ten płaszcz mu niesie drugi król, tylko trochę mniejszy. Taki królik, powiedzmy, no ale też z koroną, może troszeczkę inną. Taka korona tu, włoski, broda, szeroki rękaw. No i naturalnie, skoro jest to królik, to wobec tego również ma płaszcz gronostajowy, tyle że ciągnący się po ziemi jak tamten i wobec tego trzeba, żeby mu ten płaszcz niósł królikowi, to króliczek. Króliczek będzie niósł mu płaszcz i króliczek jest ubrany też w koronę, troszeczkę innego fasonu, bo to mniejszy, prawda? Tak, tu rączka, nóżka jedna, druga i temu króliczkowi niesie płaszcz króliczeczek. Króliczeczek jest malutki, ma tu włoski, ma tu koroneczeczkę, tu ma nóżeczeczki, tu ma rękaweczeczek i tu ma płaszczyczek, który mu niesie, o, kartka mi się skończyła. No, chyba można się domyślić, że temu króliczeczeczkowi niesie płaszcz następny, tak coraz mniejszy niesie ten płaszcz poprzednikowi. Znam bajkę jedną, mam w pamięci od lat. Ta przecudna bajka, przepiękna jak kwiat. I inne bledną, kiedy ja słucham ją. Tyś moją bajką, tylko mą. Jutro przyjdziesz, ja wiem, cichą nocą lub nie, i jak wczoraj bez słów twe usta podasz mi znów. Gdy patrzę na świat pełen fałszu i zdrad, znika wszystko, a ty dajesz mi szczęścia sny. Znam bajkę jedną, mam w pamięci od lat. Ta przecudna bajka, przepiękna jak kwiat. I
i inne bledną, kiedy ja słucham ją. Tyś moją bajką, tylko mą. Jutro przyjdziesz, ja wiem, cichą nocą lub nie. Jak wczoraj bez sługi, twe usta podasz mi znów. Gdy patrzę na świat, pełen fałszu i zdrad, znika wszystko, a ty dajesz mi szczęścia sny. Dajesz mi szczęścia sny. Dajesz mi szczęścia sny. Dajesz mi szczęścia sny. Halo, halo, tu ponownie wasz reporter. Opuszczamy gościnne progi pracowni pana Kobylińskiego, który na naszych oczach i uszach wykonał doskonały rysunek, jak zwykle u Kobylińskiego. Halo, halo, kolego reporterze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, wystarczy. Nas interesuje podróż powrotna kolegi, ale nie do tego stopnia, żeby jej słuchać. Pięknie płyną, a my płyniemy w ślad za nimi w kierunku studia macierzystego, które jest dla nas jak gniazdo rodzinne. Tu pozwolę sobie na żart. Z gniazdowa do gniazda. To się powinno podobać w redakcji. Wysłuchali państwo relacji naszego reportera z podróży do podmiejskiej pracowni Szymona Kobylińskiego. Na tym transmisję kończymy. Kończymy! Kończymy! Z uwagi na chwilową niedyspozycję naszego reportera, w następnym połączeniu nie skorzystamy z usług wozu transmisyjnego. Z Salą Filharmonii Narodowej połączymy się bezpośrednio za pomocą Telstara via Wyspy Bahama. Z sali balowej nadamy lekcję tańca towarzyskiego. Słyszą państwo w tej chwili naczelnego inżyniera, który nastawia urządzenie elektroniczne o zbyt skomplikowanej nazwie, abym ją państwu przekazał. Efektem nastawienia tego urządzenia będzie automatyczne przełączenie się z sali balowej do sali tronowej, skąd tekstem Henryka Bardijewskiego przemówią do państwa król. Chyba przemówi, nie? Nie, nie, król mówi o sobie my, więc ja mówiąc o nim, mówię o nich. Mówiąc o nich? Tak. Aha. No dobrze. Ale uważajcie. Kto? My? Tak, wy, kolego. Słyszeli państwo głos mojego sumienia. Włącza się zawsze w nieodpowiednich momentach, przepraszam. Halo, Telstar, Wyspy Bahama. Pan Baham jest? To proszę go pozdrowić. Połączcie mnie z salą filharmonii. Dziękuję. Drodzy słuchacze, w bieżącym karnawale tańczymy głównie tango. Jest to taniec prosty i z pewnością wszyscy w lot chwycą, na czym on polega. Przygotowujemy się do pierwszej lekcji, usuwając wszystkie sprzęty dookoła radioodbiornika, aby niczego nie potrącić. Stajemy w pozycji normalnej. Ręce opuszczone wzdłuż tułowia. Podchodzimy do partnerki i kłaniamy się raz. Następnie podnosimy się z ukłonu, aby nie tańczyć w pozycji zgarbionej. Dwa. Przećwiczmy. Ukłon raz, podniesienie dwa. Raz, dwa, raz, dwa. A teraz pierwsze kroki w tanecznym pa. Na raz lewą nogę odsuwamy od prawej, przenosząc ciężar ciała na nogę prawą. Jednocześnie ujmujemy prawą dłoń partnerki w okolicach nadgarstka, natomiast swoją prawą dłoń kładziemy nieco powyżej prawej łopatki, tuż przy zaczepie mięśnia kapturowego, zwanego także grzbietowym partnerki. Należy przy tym napiąć mięsień dwugłowy, zwany także bicepsem, aby ciężar ciała partnerki rozkładał się równomiernie. Uruchamiamy teraz nogę prawą i sprężystym ruchem posuwamy w kierunku nogi lewej, omijając po drodze prawą stopę partnerki.
Przepraszam panią, nie udało mi się wyminąć, który numer buta pani nosi. 11, to dlatego. Następnie wykonujemy krótki wyrzut lewą stopą przy jednoczesnym lekkim popchnięciu kibici partnerki, aby wykonała ona ruch w kierunku lewoskośnym równolegle do naszego prawego biodra, które zręcznym półobrotem przemieszcza się po osi głównej w zamierzonym kierunku naszego tańca, przerzucając jednocześnie ciężar ciała z nogi lewej na prawą, a następnie na lewą rękę, która wykonuje jednocześnie lekki ćwierćobrót dookoła własnej osi partnerki, której prawa pięta winna znajdować się w tym kluczowym momencie około 4 cm od podłogi. Mierzymy 3,5. Zaawansowani dochodzą do 5 już po 4 lekcjach. A teraz powtarzamy to wszystko od początku. Lewa noga, prawa stopa, dłoń lewa, szybko prawa, ciężar ciała, na przemian stopa partnerki w lewej dłoni, lekki uścisk. Puść, 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 to jest moja noga. Podaj stopę, nie twoją, moją. Tam leży pod tapczanem. Jak ją przełożę pod grzbietem, to zwolni mi się ręka. Czekaj, czekaj, gorzej się zrobiło. Szarpanie zębami nic nie pomoże. Trzeba kogoś zawołać. Następna lekcja za tydzień. Do usłyszenia. Astrolog. My, król i astrolog. Już 5 lat panujemy, a sen mamy wciąż zdrowy. Po nocach nic nas nie straszy. I rano budzimy się w dobrym nastroju i bez lęku. Ledwie pierwsze słońce padnie nam w łoże, a już pokojowiec przynosi poranne plotki, a nieco później przychodzi nasz kanclerz z wiadomościami. Wiadomości paskudnych nie słuchamy codziennie, tylko w poniedziałki. Ale ostatnio kanclerz nie wytrzymał i już w sobotę przyniósł nam wiadomość o czekającej nas bitwie. W sobotę. Mieliśmy całą niedzielę zepsutą. Oba rządy, twierdził kanclerz, na głowach stają, żeby nie dopuścić do starcia. Ale oba narody tak prą do wojny, że nic się już nie poradzi. Nie było chwili do stracenia. Wezwaliśmy astrologa. Jestem, miłościwy panie. A, czy wiesz, po cośmy cię wezwali? Domyślam się, miłościwy panie. Biegnąc na wezwanie, na wszelki wypadek, popatrzyłem w gwiazdy. I coś tam zobaczył? Tym razem będzie chłopczyk, miłościwy panie. Osioł jesteś. Tak. Osioł. Królowa wcale się nie spodziewa dziecka. Rozumiem. W takim razie król spodziewa się wojny. Skąd wiesz? Zasięgasz, panie, rady gwiazd tylko w 2 wypadkach. Kiedy ktoś się ma urodzić i kiedy ktoś ma zginąć. Ponieważ się nie rodzi, to zapewne zginie. Bystryś. A czym się wobec tego kierujemy, kiedy nikt się nie rodzi i nikt nie ginie? A tego to nikt nie wie, miłościwy panie. Ludzie różnie mówią. Od tego, co ludzie mówią, to mamy innych. Ty nam mów, co mówią gwiazdy. Wyjątkowo dziś mrugają, panie. Człowiek mimo woli też mruga. Byle nie w naszą stronę, bo możesz mieć przykrości. A. I cóż one mrugają, te twoje gwiazdy? Będzie bitwa, panie. Też mi nowość. Do tego nie trzeba astrologa, wystarczy mieć polityków. Będzie bitwa, panie, z nieprzyjacielem. Co ty powiesz, z nieprzyjacielem? Albo zaczniesz czytać w gwiazdach, albo cię tych gwiazd pozbawimy. Gwiazd, panie? No, tak wysoko twoja władza nie sięga. Sięga.
zamkniemy cię w lochu. W lochu. I już po gwiazdach. No więc? No więc będzie bitwa, panie, z nieprzyjacielem. Coś niepewnie to mówisz. A może nie będzie? A może nie będzie, panie? Ale może i będzie. A może i będzie, panie, z nieprzyjacielem. A która to gwiazda mówi? Pokaż no ją. Tamta mówi co innego. Co innego? Tak, tak. Krótko mówiąc, niebo kręci. Trochę kręci, miłości. Albo ty kręcisz, astrologu. Albo ja. Nie, ja nie. I gwiazdy kręcą. Gwiazdy? Tak, tak. W takim razie patrz nam w oczy. I z oczu naszych wyczytaj prawdę. Nie śmiem, o panie. Czytaj. Skoro każesz, to stań do światła. Już widzę, czytam. Spotka mnie kara, bo nie umiem przepowiadać. Pójdę do lochu. Tak. Za gwiazdy. Tak. Na jakieś 15 dni. Ej. Na 20. Ej. Co, ty też nie? Na 30? Na 30. O, to tyle tam. To tyle w naszych oczach. Tak, królewskich. Tak, tak. A teraz w twoich. Oto cośmy w nich wyczytali. Oby król wreszcie spadł z tronu i kart skręcił. Oby całe królestwo strzezło. Oby wreszcie republika nastała. To tyle. Sporo jak na jedno parę oczu. Ale to samo jest i w innych. Nawet w oczach kota, nawet kanarka i ryby. Zaiste, panie, tak. Daleko bezpiecznie jest czytać w gwiazdach. A może byśmy lepiej popatrzyli w niebo? Nie ma potrzeby, astrologu. Aha. My się oczu nie boimy. Pamiętaj, że w waszych oczach są tylko marzenia. Rzeczywistość jest w naszych. Wdyby go i do lochu. Na miesiąc. Tyle sobie wyczytał. Ponownie studio przy ulicy Myśliwieckiej. Łączymy się z ulicą Wolską. Celetronowa, proszę się włączyć. Dziękuję. Więc z ulicą Wolską. Łączenie będzie, mam nadzieję, proste. Jakkolwiek po drodze znajduje się kilka wyjątkowo wysokich budynków. Jeżeli nie uda nam się z Wolską, połączymy się z Wolskim. Mało tego, aby zrekompensować państwu straty, nie tylko z Wolskim, ale jeszcze w dodatku z Marcinem. Marcin Wolski napisał wiersz, więc go wysłuchamy. Następnie pan Wolski tak się rozochocił, że napisał jeszcze słuchowisko pod tytułem Ludzie w podróży powinni sobie pomagać. I tu być może państwo się zawahają, więc namawiam serdecznie do wysłuchania słuchowiska, ponieważ słuchowisko niewysłuchane przestaje być słuchowiskiem i księgowość nam grymasi. Aby jednak uniknąć przewolszczenia naszego magazynu 60 minut na godzinę, obie pozycje pana Wolskiego przedzielimy piosenką. Piosenka pochodzi z kabaretu Stodoła, tekst Marcina Wolskiego. Na marginesie serialu Pani de Montsoreau. Oda. Były ody od wody jak morza gęste, były ody o ludziach, kobietach i gwiazdach. Ja, zgardziwszy tradycją, nie bacząc co święte, głoszę odę ku czci, śmieszne, błazna. To do ciebie, przyjacielu Chico, błaźnie króla z jednym kolczykiem biją serca współczesnym satyrykom. Wszak ty byłeś na swój sposób satyrykiem.
Ileż trosk miałeś co dnia, przyjacielu. Czasem szpada jak dowcip ostra prowadziła ku puencie do celu. Któż dziś z nas chucherek by tak sprostał? I to ciągłe radzenie królowi. Jakby król nie miał radców, ministrów, ten nawał obowiązków państwowych i ta ciągła lawina pomysłów. Chico, druhu z przyjaznego kraju, Chico, szelmo, wydrwi groszu barwnopióry, nie dożyłeś złagodnienia obyczajów. Dzisiaj mógłbyś pisać sobie kalambury, dzisiaj mógłbyś bawić, cieszyć, dowcipkować, czyste żarty, pełny humor, pusty śmiech, a nie rządem dusz i państwa się zajmować. Ech, biedaku, nieszczęśniku. Może wyje setką chandr, błyszczą gwiezdne je polety. Gdzie ty? Gdzie ty? Aleksandr Pawłowicz. Kiedy przyjdziesz, będę biała, szal liliowy mnie uniesie po prospekcie, po Odesie. Siwe konie przy twej bryczce, złocista homonta i cyprysy przy uliczce pod lawiną słońca. Kiedy przyjdziesz, będę święta, niczym księga nierozcięta, lazurowa, szmaragdowa i pan będziesz mnie całował. Aleksandr Pawłowicz. Białe schody, białe ręce, dokąd uciec w złotym wietrze? Szmer muzyki, szmer koronek, białe schody przed mym domem. Pliuszcz, pomkniemy promenadą nad rzeźbione morze i tam nasze szaty spadną. I poplączą nam się ręce i rozgonią się usta, by przywołać znowu szczęście. Wot Lubow Burrujska ja. Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie twe pałki, muzyka orderów? Gdy dziś wnuki muszę wysłać na zbiórkę pionierów. Podróży pomagamy sobie wzajemnie. Wczesny świt, widziany z okien pociągu pośpiesznego. Nagie pola, ubogie przysiółki, rzadkie sosnowe zagajniki. Mężczyzna w szarej marynarce, którego od tej chwili będziemy nazywać po prostu mężczyzną, siedzi sam w przedziale pierwszej klasy, pogrążony w pasjonującej lekturze prowincjonalnej gazety. Przepraszam bardzo.
Czy nie przeszkadzam? Skądże? Bardzo przepraszam. Nie chciałem się narzucać, ale... Słucham? Widzi pan, nie jestem pewien, czy mi pan poradzi. Ja też nie jestem pewien. No to przynajmniej jesteśmy jednomyślni. Przepraszam, czy posiada pan sznur? Nie. A tak też myślałem. No kto teraz wozi ze sobą sznury? Więc umówiliśmy się, że pan mi pomoże. Nie. Nie pomoże pan? Tego nie powiedziałem. Stwierdziłem jedynie, że nie umawiałem się z panem. Prawda, jestem taki roztrzepany. Ale cóż, nie zawsze ma się w przedziale trupa. Co? Trupa. Trupa, brat. Te jak Teresa R., jak Rabarbar. Pan młody na wojnie nie był. Sąsiad pana raczył zasłabnąć, nieprawdaż? Niestety. Niestety został uduszony. Własnym szalikiem. Zupełnie nie wiem, jak mogło do tego dojść. Właśnie zapadłem w drzemkę. Podstawowy brak czujności, no ale do rzeczy. Prosił mnie pan o pomoc. Ja nie mogę z nim razem siedzieć, ale gdyby tak można go było wyrzucić przez okno. Czemu nie? Pan zgadza się? Nie wiem, jak mam panu dziękować. Naprawdę. Słucham, coś nowego? Proszę pana, właśnie w sąsiednim przedziale jest jedna dziewczyna. O, to i ewenement. Ładna chociaż. Teraz już nie. Chyba coś jej się stało, bo troszkę sina. Przykre. Czy pan proponuje coś w tej sytuacji? Boję się, proszę pana. Strasznie się tym denerwuję. Gdyby pan mógł odłożyć gazetę i mi pomóc... Słuchaj, daję, sam nie poradzę. Znowu za okno? Tak, tak, tak jest. Za okno. Chętnie. Skończę tylko jeden akapit. Serdecznie panu dziękuję. Znowu się spotykamy. Niestety. Pogoda się nam popsuła. Nie będzie słoneczka. Rozjaśni się, zobaczy pan. Może, może. Ale ja z prośbą. Rozumiem. Jakiś problem? Właśnie. Konduktora coś nam zmogło. O. Leży w korytarzu i musiał, przewracając się, skaleczyć się w główkę. Krwawi. A wie pan, nawet przestał. Rozumiem. Pomóc panu? Gdyby można. Strasznie nie lubię nieporządku. Mam to w sobie od dziecka. Na widok krwi rozklejam się po prostu. Bywa. Już siódma. Boże, jak to ten czas szybko zleciał. Chyba niedługo będziemy na miejscu. A najważniejsze, żeby podróż się nie dłużyła. Ma pan coś nowego? Na razie jeszcze nie. A to? A to jest brzytwa. Brzytwa? Tak. Nie woli pan używać żyletki? A jakoś nie. Ja pan próbowałem, ale brzytwa jest poręczniejsza. A propos... Czegoś panu potrzeba? Właśnie. Gdyby pan mógł rozpiąć... Kołnierzyk. Sobie naturalnie. A chętnie. Ale dlaczego? Mam wrażenie, że tak będzie wygodniej. Dziękuję panu. Doprawdy nie ma za co. Czy jeszcze coś? Gdyby mógł pan teraz jeszcze przymknąć oczy. Czemu nie? W podróży pomagamy sobie wzajemnie. Bardzo dobrze. O, już. No, o. Proszę otworzyć oczy. No, proszę. O, troszeczkę mydła. Zaraz zatrzemy. Tak, może odrobinę Yardleya. Proszę. Lustereczko. Czy nie ładnie? Świetnie. Ja nigdy w życiu nie byłem tak wspaniale ogolony. Ale dlaczego?
czemu zawdzięczam tę usługę? Jadę właśnie na ogólnokrajowy konkurs Mistrzowie Nożyc i Brzytwy i myślałem, że malutki trening nie zaszkodzi. Puderek jeszcze może kremu? Dziękuję bardzo, dziękuję. W podróży zdarzają się teraz tak dziwne rzeczy. A wie pan, czytałem w tej gazecie znakomitą powieść kryminalną. Koło torów pociągu pośpiesznego zostają znalezione 3 trupy. Ciekawe, prawda? Tak, ciąg dalszy w następnym odcinku. Nie może być. O, dojeżdżamy. Rzeczywiście wyjątkowo punktualnie. Ale dlaczego tyle milicji jest na dworcu? Halo, Kraków? Jeszcze nie zaczynajcie. Redaktor odpowiedzialny chciał wam 2 słowa powiedzieć. Proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu. Oni słuchają. Drodzy koledzy z Krakowa, więc ja bym prosił, żeby każda humorystka pana Warchała Andrzeja miała, prawda, taki sygnał, taki czołówkę. No przecież mówię, czołówkę, żeby miała, bo my to, prawda, planujemy cyklicznie i ja postanowiłem, żeby to, prawda, miało taki początek zawsze taki sam, tylko musicie, prawda, zabezpieczyć coś oryginalnego. Ja wam nie chcę nic sugerować, koledzy, ale na przykład, prawda, Hejnał Krakowski albo Tupot Lejkonika, albo coś od Smoka Wawelskiego, bo to wiecie, podkreślamy udział terenu na naszej antenie i chodzi o to, żeby słuchacz od razu wiedział, że to idzie z Krakowa. Tylko pamiętajcie, żeby to nie było takie oklepane, tylko coś ekstra. Najlepiej ten Hejnał, już powiedziałem im. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, oni to przygotują na następny raz. Na razie bez sygnału, za to gwarą krakowską Andrzej Warchał. Desant. Coś mi się wydaje, Jack, że spadamy trochę inaczej, powiedział dowódca. Tak jest, rzucił szeregowy i spadał dalej głową w dół. No możecie mi szerzej odpowiadać, rzucił dowódca. Sytuacja jest wyjątkowa. Tak jest, rzucił szeregowy. No możliwe, że zapomnieliśmy spadochronów. Przez chwilę spadali, okręcając się wzdłuż własnej osi. No właśnie, powiedział dowódca. Tak też sobie pomyślałem. To jak będziemy lądować? W każdym razie szybko. Chodzi tylko o to, żeby się piasek do broni nie dostał. No, będziemy ją trzymać nad głową. Nad głową i nad głową, ale trzeba uważać, żeby się lufą do ziemi nie wbiła. A może by tak jeszcze na dole wybuchnąć? To niebezpieczne. No, zanim byśmy się pozbierali, mogliby nas złapać. A tu trzeba skoczyć i od razu w nogi. No jeszcze nas Japończycy zauważą i od razu zaczną tak skakać. Przez chwilę spadali myśląc. Przed samą ziemią postarajcie się zwolnić, powiedział dowódca. No jako starszy stopniem powinienem spaść pierwszy. Tylko żeby nie w jakieś siano, no domyć się potem nie można. Melduję, że mamy teraz zimę. No kiedy u nas, to nigdy nie wiadomo. A nuż chłopi nie zdążyli zwieść. Jeśli mi oczy nie mylą, to spadamy prosto na kościół. Niedobrze, powiedział dowódca. W instrukcji o kościele nie ma ani słowa. Trzeba więcej czytać, rzucił szeregowy. Żeby to tylko nie był gotyk, zmartwiał dowódca. Z tej wysokości to mi trudno powiedzieć. No napis jest zatarty. W każdym razie z mapą to by się zgadzało. No kiedy ci od map w porządku nie są. No dla nich każdy dom to prostokącik. Skaczesz, a tu przybudówka. Też racja, powiedział dowódca. No jakby to jednak był kościół, to warto teraz przyklęknąć. A może by tak od razu spaść na klęcząco? Kiedy łatwo o kontuzję. Zbliżamy się, krzyknął po chwili szeregowy. No dziwne, że do nas nie strzelają. Rzeczywiście, rzucił dowódca. Widocznie chcą nas wziąć żywcem. To może się wrócić? Za późno, krzyknął dowódca. Ale nas żywcem nie wezmą, dodał i przystawiwszy rewolwer do skroni, pociągnął za spust. Ballada Andrzeja Waligórskiego. I co ma, prawdę mówiąc, dziewczyna? Etat w granicach do 2000 i tylko czasem chodzi do kina, bo za sam pokój przynajmniej 500. Bilet miesięczny, stołówka w pracy, listowny kontakt z ojcem lub matką. Czasem bywają u niej chłopacy, ale do rana zostają rzadko.
Zbiera na płaszczyk lub parę butów, swetry zamienia czasem z tereską. W ogóle to ma mało atutów, a i te straci gdzieś przed trzydziestką. Czasem dziewczyna parzy herbatę, robi kanapki w dużej ilości, nastawia bardzo kiepski adapter i podniecona czeka na gości. Przychodzi Jola, a może Ola, i może Lala i pewnie Ala. Jola ze sklepu, Ola z przedszkola, Lala i Ala są ze szpitala. Mieli przyjść chłopcy, ale nie przyszli. Bez nich też fajnie jest, że orany, bo można szczerze wymienić myśli, z tym, że niewiele jest do wymiany. Dziewczęta ładnie szklanki umyły, pewnie za tydzień znów się spotkają. Dziewczyna sobie przecina żyły, a socjolodzy się zdumiewają. Trzeszczą od listów kąciki porad, dyskusje mnożą się na ekranie. Ktoś na dziewczynie zrobił doktorat i ktoś wygłosił o niej kazanie. Uspokoiła się już rodzina i etat dano komu innemu. Nikt nie wspomina, była dziewczyna. Nie ma dziewczyny, ani problemu. Pani Basiu, pani poprosi naszego tłumacza. Będziemy się łączyć z Nowym Jorkiem. Tak? Jest pan, świetnie. Art Buchwald miał nam przygotować coś na dzisiaj. Zdaje się, że już go mamy. Niech pan mówi. Hello, Artie. Howdy. I'm fine. Oh, what about your story for us? Fine, yeah, yeah. Forget it. Up to you. Okay, bye, bye. Niech go pan zapyta, czy zrozumiał umowę, którą mu posłałem. Po polsku była. On mówi, że zrozumiał prawie wszystko. Adres zrozumiał, imię, nazwisko zrozumiał, tylko kwoty honorarium nie mógł zrozumieć. Ale powiedział, że jest okej. Kto wynalazł telewizję? Pewnego dnia dyskutowaliśmy z przyjaciółmi w towarzystwie jednego Anglika. Dlaczego Anglicy mogli rządzić światem przez prawie 200 lat, a Stany Zjednoczone nie potrafiły przez 25 lat? To proste, moi mili. Nie było wówczas telewizji. Oczywiście, telewizja nie była wtedy wynaleziona. A wprost przeciwnie. Była wynaleziona, ale byliśmy dość mądrzy na to, aby zachować to w tajemnicy. Jak to? Lord Cashmere of Rutland wynalazł telewizję w 1775 roku. Możecie sprawdzić w tajnych archiwach Muzeum Brytyjskiego. O. Właściwie chciał on wynaleźć radio, ale zamiast dźwięku wyszedł mu ze skrzynki obraz. Obraz? Jaki obraz? Obraz żołnierza brytyjskiego, batorzącego w Bostonie pewnego starego kolonista. A, wiecie, trudno w to uwierzyć. No, oczywiście. W każdym razie lord Cashmere zrozumiał, że wpadł na coś wielkiego i zaniósł skrzynkę królowi Jerzemu III, który właśnie wtedy odbywał naradę dworską na bagnach telewizyjnych w Walii. O, i stąd nazwa. Tak, można to znaleźć w tajnych archiwach. Dwór królewski zdumiał się tym, co zobaczył. A zobaczył dużych, krzepkich żołnierzy angielskich, bijących biednych amerykańskich kolonistów, kopiących kobiety i dzieci, podpalających ich domy, popełniających straszliwe okrucieństwa. Lordzie Cashmere, zawołał wówczas arcybiskup Canterbury, cóżeś ty na miłość boską sporządził? Lord Cashmere odpowiedział. Nie wiem na pewno, ale możliwe, że ten wynalazek zmieni oblicze ludzkości. Pomyślcie tylko, moi szlachetni przyjaciele, że przy pomocy tej skrzyni nasz naród będzie świadkiem wydarzeń naszego czasu. W zdobywaniu wiadomości nie będziemy już zależni od floty. Nad bagnami telewizyjnymi rozległ się okrzyk radości. Ale wtedy odezwał się generał Sir Ronald Paley, wojskowy doradca króla. Nie chcę oblewać tej skrzynki kubłem zimnej wody, ale chciałbym wam powiedzieć, dżentelmeni, że oznaczać ona może koniec imperium. Czy sądzicie, że nasza młodzież będzie bezczynnie patrzeć, gdy dowie się, co wyczyniamy w koloniach lub gdzie indziej? Kraj się podzieli. Siła Anglii tkwi w tym, że ludzie nie mają pojęcia, co wyprawiamy za granicą.
Głos zabrał król Jerzy III. Sir Ronald ma rację. Jeśli chcemy prowadzić wojnę w koloniach, to lepiej, żeby ludzie w kraju o tym nie wiedzieli. A jeśli będziemy musieli się wycofać, wolę to zrobić tak, żeby nie oglądał tego cały świat. Lordzie Kaszmir, złą przysługę oddał pan ojczyźnie tym przeklętym urządzeniem. Rozkazu panu pod groźbą utraty głowy nigdy nie zdradzać tego sekretu. Zakopiemy skrzynkę tu na bagnach i Brytania nadal rządzić będzie morzami. I utrzymaliście tajemnicę przez tyle lat? Tak, ale 30 lat temu jakiś amerykański antropolog wykopał skrzynkę. Uważam, że kłopoty USA jako wielkiego mocarstwa zaczęły się właśnie w dniu, w którym skrzynka lorda Cashmere stała się własnością publiczną. O, jakie piękne opowiadanie. Czy mogę je wydrukować? Proszę bardzo. Anglii to już zaszkodzić nie może. O. Odpowiadamy na listy. Ciekawostką naszej rubryki Odpowiadamy na listy jest to, że odpowiadamy na listy, których nie otrzymaliśmy, na listy pisane nie przez nas i nie do nas. Odpowiadamy na listy pisane do Prasy Codziennej. Dziś Życie Warszawy, numer 281. Na stronie 10 opublikowano list, w którym czytelnik Życia skarży się na pocztę. Wylicza rozliczne kłopoty, na jakie naraziła go poczta przez 3-dniowe opóźnienie doręczenia listu ekspresowego, który przeleżał na poczcie 3 dni, co wynika ze stempli na kopercie, a następnie kończy list pytaniem. Czy nasza poczta nie mogłaby doręczać ważnych przesyłek tego samego dnia, pobierając nawet dodatkową opłatę od odbiorcy? Odpowiadamy. Mogłaby, ale nie będzie. Nie będzie, bo nie musi. W odpowiednim czasie żalący się czytelnik otrzyma pismo z poczty, w którym poczta serdecznie go przeprosi. Dbałość o klienta posunęła się u nas tak daleko, że wydano odpowiednie zarządzenia, na mocy których każdy skarżący się musi zostać przez odpowiednią placówkę przeproszony. Zasada ta jest skrupulatnie przestrzegana. Widocznie ustalono jakieś sankcje za brak przeproszenia. Nastąpiło więc zjawisko polegające na przewartościowaniu. Większym wykroczeniem jest nieprzeproszenie niż niedotrzymanie umowy, to znaczy niedostarczenie listu, niedowiezienie pasażera na miejsce, nakarmienie klienta nieświeżym kotletem itd. Oczywiście można by ustalić sankcje nie tylko za brak przeproszenia, czyli innymi słowy mówiąc za niezałatwienie skargi obywatela, ale także za niedotrzymanie zobowiązań. Naiwne i płytko myślące społeczeństwo mogłoby na przykład sądzić, że skoro za brak biletu płaci się kolei karę, to kolej powinna płacić z kolei odszkodowanie za spóźnienie, powiedzmy, od 360 minut wzwyż. Jest to jednak tylko pozornie logiczne i, jak już zasugerowałem, krótkowzroczne. Wprowadzenie zasady, że umowa między obywatelem a instytucją zobowiązuje obie strony, mogłoby doprowadzić do powstania w świadomości obywatela obłędnej myśli, że poczta, kolej, gastronomia, usługi są stworzone dla niego. Podczas gdy wszyscy wiemy dobrze, że jest odwrotnie. Klient poczty służy poczcie do wykonania planu doręczeń, kolei do wykonania planu osoboprzewozów, a gastronomii do wykonania planu posiłkokalorii w osobostołkach czy czegoś tam innego. Niepojmowanie tej podstawowej zasady rządzącej światem usług dla ludności, niepojmowanie jej przez stosunkowo jeszcze dużą liczbę obywateli zdumiewa mnie i martwi serdecznie. Dlatego postanowiłem od dziś kontynuować rubrykę Odpowiadamy na
listy, aby zatrzymać choć częściowo potok listów ze skargami zalewający redakcję pism codziennych, tygodniowych i innych. Być może uda mi się zawstydzić wreszcie niefortunnych nadawców wylewających swe nieuzasadnione żale na papier listowy, nierzadko liniowany, który mógłby przecież posłużyć jakiejś innej, pożytecznej robocie. Na razie do usłyszenia. Krótka kołderka to ballady naszej sedno. I piosenką Krótka kołderka zakończyło się drugie wydanie magazynu 60 minut na godzinę. Przypomnę Państwu, dziś w Trójce pod Księżycem do godziny drugiej przypominamy tę kultową audycję rozrywkową programu trzeciego. To był odcinek z 14 stycznia 1974 roku. Ja odnalazłem jeszcze jedną ciekawą notatkę w Trybunie Ludu z tego dnia. Jest to wiadomość z zagranicy pod tytułem Triumf emancypantek. Amerykańskie feministki święcą nowy triumf. Nowojorski